Zdrowia, szczególnie dla zdrowych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dlaczego zdrowia, szczególnie dla zdrowych? No, zdrowi będą musieli więcej pracować, żeby płacić podatki. No, nie mogą iść na chorobowe, bo w Ameryce galopujący socjalizm przejawia się między innymi tym, że w wielu miastach socjaliści proponują za darmo autobusy. No tak, 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 proponują, żeby komunikacja miejska była za darmo. No dlaczego mówią? No mówią, że w zasadzie to pozwoli to wejść do autobusu szybciej. Ciekawe co? Przyciągnie więcej pasażerów. No też ciekawe. Pomoże najbiedniejszym w tych biednych rejonach. No i tu się zaczyna. Zredukuje ten efekt cieplarniany, tak? Bo będzie mniej samochodów, więcej autobusów. No nie wiadomo, czy jeżeli biedni nie mają samochodu, to oni w ogóle jeżdżą, no bo jak ma być więcej jeździć autobusami, no to czy rezygnują z samochodów, czy po prostu jeżdżą, bo mogą. No taki jest teraz moda taka. No, ludzie wchodzą do autobusu i w autobusie to tylko ten kierowca, to tylko pstryka i liczy, ile wchodzi, ile wychodzi. No nic nie ma złego z tym, że nie płacą i tylko kierowca ich liczy. Miasto, które ma 80 tysięcy ludzi, podatnicy przeznaczyli $300 tysięcy na to, żeby niektórzy jeździli za darmo. Przez 50 dni to wyliczyli, że to tam jest po 10-12 tysięcy tych przejazdów na każdej linii, no bo to 3 linie dali za darmo. No i więcej jest około 25% tych pasażerów niż było za pieniądze. No to jest dosyć dziwna sytuacja. Ten koncept cały, no to tak samo jeszcze rozprzestrzenia się jest w Olimpii w Waszyngtonie, w stanie Waszyngton, tak jak się popatrzy na Stany Zjednoczone, to tutaj jest Nowy Jork, Waszyngton, Atlantyk, można powiedzieć, tu jest Europa, tu jest Kalifornia, Pacyfik, stan Waszyngton to jest tu, no bo Waszyngton, District Columbia to jest stolica, to jest na wschodnim wybrzeżu. No i ten Olympia w Waszyngtonie i Kansas City w Montanie, no i w Boston, w Massachusetts proponują właśnie, żeby było za darmo. No są to wszystkie są miasta socjalistyczne, są to miasta demokratów, są opanowane przez biurokrację, przez polityków, no którzy w zasadzie nie powiedzą ludziom, że utrzymanie tych autobusów, no bo one w zasadzie upadają. Upadają te większość tych organizacji, które prowadzą te autobusy, no to wydawały pieniądze na pensje. Dlaczego wydawały pieniądze na pensje? No bo to są związki zawodowe. Związki zawodowe, one sobie wywalczyły, że kierowca po 20 latach pracy ma tam ubezpieczenie później, jak odejdzie, no i ma emeryturę, jak odejdzie. Także większość kasy jest zżerana przez ludzi, którzy dostali się. No bo żeby dostać kierowcą, no to oni tam zarabiali 50, 60, 70 tysięcy z nadgodzinami. No i to jest sporo powyżej krajowej, no ale tam w zapasie jest ta emerytura. No i tą kasę, którą trzeba dawać, no była ściągana z biletów. Jak za dużo brali, no to ludzie przestawali jeździć. Nie jest to takie drogie, no bo w tym 80-tysięcznym mieście Lawrence, no to bilet kosztował jednorazowy $1.25. No to jest to mało, bo jeżeli średnia, minimum taki jest $8 na godzinę, no to raptem trzeba na ten bilet pracować 10 minut. No to nie jest to dużo. Hamburger najtańszy bez sera kosztuje dolara. Także, że przejazd powiedzmy autobusem, no to jest 10 minut pracy minimalnej albo hamburger. No to nie jest to dużo. Ktoś, kto potrzebuje jeździć, no to miesięczny kosztuje $30. No to $30, no to powiedzmy jest dolar dziennie, jeżeli by liczyć soboty i niedzielę. Czyli to jest
50 centów za przejazd w jedną stronę i przejazd w drugą stronę. No to jest to tanio jak barszcz, ale pomimo wszystkiego ludzie nie chcą jeździć, no bo te autobusy są starawe, dlatego, że te pieniądze, które wchodzą, mimo wszystko stan i miasto i wszystkie inne organizacje subsydiują to, to ta kasa nie była wydawana i bardzo dużo ludzi po prostu nie jeździ autobusami, no bo ten autobus jeździ po pierwsze jak żółw, no jeździ powiedzmy co godzinę czy co dwie, no to w sumie nie jest tak źle, tak? Człowiek, który nie ma potrzeby, emeryci czy ktoś biedniejszy, jeżeli wie, że przejedzie nawet raz na godzinę, czy to możesz sobie rozłożyć ten plan i nie jest to takie złe. No ale to wszystko się rozbija o kasę. No i teraz właśnie wycwanili politycy i związki zawodowe, oni wycwanili, że powiedzmy podatnik z całego stanu, całe wszystkie te stany będą dopłacały do biznesu, który powiedzmy obsługuje tam mały procent ludzi. W Ameryce jako takiej, no to w 2008 roku, no to było około ponad 5 miliardów przejazdów autobusami, bo to już nie liczę metra. Metro to jest co innego. No a teraz w 2018 roku było troszeczkę poniżej 4 miliardów. Tak, także to 20% jednak to wszystko powoli spada. Nie wszystkie te agencje są takie chytre, no bo oni jednak potrzebują części tych pieniędzy, żeby płacić za te wszystkie rzeczy. No ale ten koncept socjalistyczny działa. W Olympii w Washington, to jest stolica stanu, mieli głosowanie publiczne. Mieli głosowanie publiczne, no i oni w zasadzie doszli do wniosku, że muszą zaoferować za darmo wszystkie przejazdy w autobusach. No to będzie kosztowało 3 miliony rocznie. I to jest też mały procent z tego budżetu. No i część ludzi to opowiada, że te pieniądze to znajdą między innymi za te darmowe przyjazdy, w tym, że oni powiedzieli, że za zbieranie pieniędzy, utrzymanie tych skrzynek do zbierania pieniędzy, pilnowanie tych kierowców, czas i tak dalej, i tak dalej, przeliczanie, to kosztuje strasznie dużo pieniędzy, także jeżeli się wyeliminuje przejazdy, nie będzie tych kosztów i to będą zyski agencji. No, jest to po prostu coś nieprawdopodobnego, no bo te bilety jednak dają te dotykowe, bardzo często te dotykowe, wszystko jest zrobione automatycznie. No ale tak socjaliści oszukują ludzi no tym środowiskiem. To wszystko się opiera się o te środowisko. To jest to, co jest nam przedstawiane. Niektórzy w Bostonie, no to mówią, że jeżeli by wyeliminować opłaty za przejazdy w autobusach, to by kosztowało to 60 milionów dolarów. No 60 milionów dolarów, no to jak zwykle musi ktoś inny, żeby ktoś był najedzony, no to ktoś drugi musi zapracować, tak? Jeżeli ludzie, którzy jeżdżą i dostają coś za darmo, to nie jest takie proste. W innym rejonie, w Kansas City, również doszli do wniosku, że trzeba coś z tym wszystkim zrobić. No ich będzie to kosztowało 8 milionów na rok. No i jak zwykle, kto płaci, płacą podatnicy.
Jest to czysty, powiedzmy, czyste rozdawnictwo. Jest to czyste rozdawnictwo, zaczynając od tych szefów, którzy pracują, dyrektorów w tych firmach państwowych, poprzez kierowców, którzy mają niezłe pensje. No bo oni będą, przepraszam, oni ciągle będą mieli te pensje. Oni ciągle będą mieli te swoje emerytury. Oni ciągle będą mieli te autobusy, których nie będą reperować, dlatego że pieniądze będą szły od innych podatników na te wszystkie sprawy niezwiązane z przyjazdem. Jeżeli byłoby to prywatne, no to jakoś tam ta cena biletu byłaby wypośrodkowana taka, no ale jeżeli by przyjeżdżały na czasie, nie byłyby głośne, byłyby wygodne, byłyby szybsze, byłoby wszystko, żeby ludzie chcieli jeździć, no to by jeździli. No a tak to jest do najniższego mianownika sprowadzane. No bardzo, bardzo często w tych autobusach no to jeżdżą jacyś śmierdzące meneliki, nie wyganiają ich stamtąd, no to ludzie po prostu nie wchodzą do autobusów, bo się brzydzą. W Nowym Jorku doprowadzili do stanu, powiedzmy, zapaści metro. Ostatnio to tam jacyś nielegalni emigranci seks mieli na peronie. Także ta publiczny transport zdegenerował się, powiedzmy, do takiego stopnia, że jedynym ich zbawieniem dla tych pasożytów pracujących w tych wszystkich kompaniach, no to jest to, żeby na nich łożył cały naród, tak? No w tym wypadku to cały stan na jakąś małą...